Powiat wejherowski stawia na kształcenie zawodowe. Starostwo powiatowe rozwija szkoły branżowe, tworząc nowoczesne pracownie dla uczniów. Do tej pory w ramach realizowanego przez samorząd projektu stworzone zostały pawilony warsztatowe w Powiatowym Zespole Szkół nr 2, Powiatowym Zespole Szkół nr 3 czy w Powiatowym Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie. Chcemy pokazać, jakim bogatym zapleczem dysponujemy po realizacji tego projektu. To są naprawdę 33 nowe pracownie w pięknych nowych obiektach. To jest Wejherowo Elektryk, Wejherowo Samochodówka, Wejherowo na ulicy Budowlanych, ale to też jest szkoła w Rumi i to jest też policjalne studium zawodowe. Więc to jest ogrom pracowni i różne branże kształcenia. Dzięki temu nasz powiat, można powiedzieć, bardzo wysoko kształci uczniów, jeżeli chodzi o przygotowanie zawodowe do pracy. Koszt realizacji nowych pracowni i ich wyposażenia przekroczył 30 milionów złotych, z czego ponad 25 milionów wyniosło dofinansowanie ze środków unijnych. Podsumowanie wielu lat prac i modernizacji placówek branżowych w powiecie zakończyło się wizytą kontrolną Adama Krawca, dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. My staramy się dokonywać takiego przeglądu w momencie, kiedy projekty są kończone i spotykamy się z przedsiębiorcami, z uczniami, dyrektorami, również przedstawicielami starostwa. I ta ocena jest naprawdę wysoka. To były dobrze zainwestowane pieniądze. I trzeba powiedzieć, że szkolnictwo zawodowe w Polsce przez wiele lat było zaniedbane. To było oczywiście związane również z pewnym zamieszaniem w gospodarce. W tej chwili my dokładnie dostrzegamy, w jakich branżach powinniśmy się rozwijać, jakie branże są takie najważniejsze, kluczowe dla rozwoju naszego regionu. I to, co tutaj widzimy między innymi w tej szkole, w Technikum Elektrycznym, to świadczy o tym, że wspieramy właśnie te branże. W całym powiecie wejherowskim 60% szkół to placówki branżowe, a 40% to szkoły o charakterze ogólnokształcącym. Chętnych uczniów do kształcenia się w kierunkach technicznych z roku na rok przybywa, dlatego władze samorządowe już teraz planują kolejne remonty i rozbudowy powiatowych szkół branżowych.